Hej kochani, jak widzicie, słuchajcie, ja jestem w takiej ale zimówce, no dobra, to jest zimówka, bo jest no zimno, był przymrozek, tutaj widać taka trawa jest biała. Z rana było jeszcze gorzej, słuchajcie, potem wam pokażę filmik, jak fajnie nasz szron jest na szybie. Teraz to wszystko już topnieje, ale bardzo fajne takie... No, wzorki na tej szybie powstały od przymrozku, więc no, kochani, powiem, że rano jest zimno. Ja już się zastanawiałam, żeby moje dziewczyny naprawdę puszczać do przedszkola rano w zimowych kurtkach. Co prawda, bez takich swetrów grubych, ale już w zimowych kurtkach. Już mróz puszcza, ale słuchajcie, zobaczcie, jeszcze trochę widać. Rano było jeszcze piękniej. Także no, widać piękne wzorki. No, także zastanawiam się już naprawdę, kochani, nad zimowymi kurtkami dla dziewczyn i dla siebie, żeby już nakładać. Ja jeszcze nie mam butów. Byłam chora, no i jestem do tej pory. To znaczy tak, wczoraj miałam gorączkę, w nocy też gorączkowałam. Dzisiaj odpukać na razie już nie miałam w nocy. Mam taki lekki stan podgorączkowy, ale gardło mi boli, słuchajcie, nie kicham odpukać, no raz na jakiś czas się zdarzy, ale wiecie, nie jest to uciążliwe. Z nosa nie leci, nie mam kataru, nie smarczę się, tak jak widać zresztą po mnie, boli mnie tylko gardło, słuchajcie, i miałam gorączkę. Mam nadzieję, że to nie jest angina. Wczoraj pukałam gardło szawią, brałam tabletki, dzisiaj też to będę robiła, więc... No co, będę walczyła, żeby wyzdrowieć. Dlatego teraz, jak byłam z psiakiem przed domem, to nałożyłam już zimową kurtkę i powiem wam, że było mi ciepło, bo wczoraj, jak wychodziłam przed dom, chociaż na chwilę, nie z gorączką, tylko po tabletce, jak brałam tabletkę, gorączka zeszła, no musiałam pieska wypuścić, a że na razie nie mamy ogrodzenia pełnego, no to muszę jeszcze z nim mieć go po prostu na oku. No jak stałam wczoraj w tej jesiennej kurteczce przed domem, to było chłodno. Także zastanawiałam się naprawdę, czy nie zmienić już... Może przesadzam, może, no nie wiem, może to jeszcze wcześnie. No ale rano naprawdę jest tak chłodno, że no nic, tylko zimową kurtkę ubierać. A pod spodem najwyżej lżejsze ciuchy, a już zimówkę nakładać. Tylko dziewczyny mają buty, mają wszystko, ale ja nie mam, słuchajcie, nie mam butów, nie mam czapki. Szalik to jeszcze mam, ale wiecie, no także ja mam z sobą problem, tak jak już we wcześniejszym vlogu mówiłam, jeżeli chodzi o dziewczyny, to jadę i kupuję, a jeżeli o mnie chodzi, no to mi się nie chce, nie mam ochoty, nie mam weny, nie wiem dlaczego, ale kiedyś lubiłam robić, nie mogłam się doczekać, lubiłam robić zakupy, nie mogłam się doczekać, kiedy pójdę, wiecie, sobie coś kupić i w ogóle do sklepu pooglądać i sobie coś wybrać. Teraz, jakbym mogła, to bym wszystko przez internet kupiła. Naprawdę. Tylko że problem jest w tym, że ja butów nie mogę przez internet kupić i czapki, bo to muszę akurat przymierzyć, zobaczyć, czy mi pasuje, czy mi nie pasuje. A jeżeli chodzi o buty, no to muszę przymierzyć, czy są wygodne. Bo dla mnie but musi być wygodny, nie tylko ładny, ale musi być przede wszystkim wygodny. No, także no, dlatego muszę ruszyć tyłek i iść do sklepu w końcu. Ale czekam właśnie, jak wydobrzeje, już tak do końca się wyleczę i wtedy mam nadzieję, że no nie wiem, że pojadę do sklepu i coś wybiorę, bo muszę. Kurtkę na zimę mam, ale mówię, nie mam czapki i butów, to jest najważniejsze, słuchajcie. I nawet przed dom jakieś kalosze by mi się przydały, bo chodzę w tych starych papciach, adidasach, no i już czuję, że ciągnie po nodze. Dlatego, słuchajcie, ja już nakładam to. Możecie się śmiać, ale sezon na takie ciepłe skarpety uważam za otwarty, przynajmniej u mnie. No, tym bardziej, że jestem taka troszeczkę pod no, chorowitka, czego naprawdę nie widać po mnie, słuchajcie. Ale u mnie tak czasami jest, że lepiej czuję, lepiej wyglądam, jak jestem chora, a gorzej wyglądam, jak jestem zdrowa. Nie wiem, od czego to zależy. Nie wiem, czemu tak jest, ale czasami u mnie tak to wygląda właśnie. No. Dobra, zabieram się, tak jak słyszycie, dziewczyny,
domu, no bo nie, no bo też kaszlą i się smarczą. Ostatnio u mojej córy tylko pięcioro dzieci było, razem z nią pięcioro dzieci, więc połowa, reszta, to znaczy reszta była chora, więc no taka sytuacja, dziewczyny się zarażają w przedszkolu, a ja od nich potem łapię, to jest normalne i potem każdy choruje. Zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejemy i będę mogła iść na shopping. I mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę Wam zrobić haulu zakupowego. Ostatnio kupiłam dla dziewczyn z Pepco szaliki i kominy fajne z myszką Miki. Ale niestety muszę oddać, bo czapki są przymałe. Akurat kupowałam, mogłam z nimi iść do sklepu, ale wolały zostać z babcią, więc poszłam sama i... czekajcie, jak to, czapki są za małe, a szaliki są za duże, te kominy. Dziwne w ogóle, one takie są, wiecie, że ani na dwa razy nie okręcisz, a jak na jeden raz nałożysz, to i tak szyja jest na wierzchu, i tak szyja jest na wierzchu, więc muszę oddać, no i w to miejsce kupić coś innego. Też wolałabym fajny komin, ale zobaczymy, jak uda mi się znaleźć. W Biedronce były fajne. Także zobaczymy. No i jak nie zapomnę, to mówię, zrobię Wam haul zakupowy, jak już wszystko będę miała. Dobra. Idę robić śniadanie. Szałwiana gardełko. Oczywiście ja wiem, że najlepsze są te w liściach z apteki, ale nie mam. Nie mam takiej, więc ratuję się tym, co mam. Będę musiała gardełko pukać, już kubek był użyty, więc tutaj mam takie zacieki. No. No, tango, on trawę je. Nie chce sznurem się bawić. Mama! A ta jego piłeczka gdzieś się zawieruszyła, a on lubi bardziej piłkę. Gdzie ten ślimak? Zerwać go? Poczekaj. A po co ci ślimak? Chodźcie, zobaczcie, gdzie go widzę. Wyrzuć go tam w trawę najlepiej, o tam. Co ty? O, ciekawe, padać będzie. Ale super, tak sobie wyjść chociaż na chwilę. O, moja styluleczka. Otknę się. Fajna stylówka. Gruba skarpeta i trzewiki. A, otknęło się. No, także muszę takie kalosze sprawić. Patrz, jaki mam pasek. No piękny macie pasek, a my w domu kolejny dzień, prawda? Ale dzisiaj już postanowiłam wyjść. Patrz, jaki jak ja zapinam, o tak i tak. Cudownie. Jest, jest, jest. No, także postanowiłyśmy wyjść kolejny dzień. To znaczy ja i tak wychodzę częściej, no bo wiadomo. No, ale dziewczyny to już dzisiaj wypuściłam, bo słoneczko, ciepło się zrobiło i... No szkoda nie wyjść po prostu. No, dziewczyny bawią się trochę z psiakiem. A ja tutaj też z nimi tu, nie? Mordka, masz ty morda, ty moja kochana. Też już w zimowych kurtkach jesteśmy, słuchajcie. Nie, bo słońce ładnie świeci, ale wiadomo. Lepiej mieć trochę cieplej. Pod spodem jesteśmy cieniej ubrane. A żeby było tak cieplej, żeby nie przewiewało. Ciężko mi się skupić w ogóle, jak dziewczyny są w domu. Ciężko mi się do Was odzywa, bo zawsze coś chcą, krzyczą w tle i nie mogę po prostu zebrać myśli. Zdecydowanie lepiej, wiecie, mi się nagrywa i mówi do Was, jak no dziewczyny w przedszkolu są, no nie będę ukrywać. No.
więc kończę. Nie będę przedłużać. No tutaj też już drogę robią. No, także fajnie się robi pomalutku. Praca pełną parą. Tango, co tam? Nie ma twojej ulubionej piłki. Nie ma piłki. On sznurem lubi się bawić w domu, słuchajcie, a na dworzu ma ulubioną piłkę, więc... No, także każda zabawka jest do innego pomieszczenia, że tak powiem. No. Nie mogę się zebrać, słuchajcie. Tutaj jeszcze nie mam tego. No a co tam, ja będę się przejmować, słuchajcie. Nikt mnie i tak tutaj nie widzi przed domem. Mogę i w takich se chodzić. Ale ważne, że mam ciepło, bo mam grubą skarpetę. A nie mogę znaleźć moich tych butów zimowych, zimowo-jesiennych, że tak powiem, bo te na jesień, co miałam w zeszłym roku, to one też w zimę były fajne, bo były kożuszkiem w środku i były cieplutkie. No i nie mogę znaleźć w tych kartonach, więc prawdopodobnie mogę ich nie mieć, nie wiem. No a teraz jesteśmy prawie tydzień w domu, chore, to znaczy ja już lepiej się czuję o wiele. Dziewczyny też już dochodzą do siebie, no ale prawie tydzień byłyśmy w domu, więc no wiecie. No to ciężko było się ruszyć do miasta po buty. No więc nie wiem, jak znajdę buty, to będzie spoko, a jak nie, no to... To i tak będę musiała sobie kupić.